pojawił się problem. Raczej pojawiła się kobieta z problemem. Przyszła do mnie kobieta z problemem, przyniosła do mnie problem, jak ukarać faceta za niesubordynację. Zachował się nie fair, nie tak, jak się miał zachować. Zalał robaka. Przyszedł do domu z zalanym robakiem. I teraz jak go ukarać, żeby więcej tego nie powtórzył? Bo to należy zrobić przykładnie, przykładowo i nie przypadkiem. I co ona ma zrobić, żeby on nigdy więcej nie zachował się niewłaściwie? I się zapytałem w niej, jak ona uważa, czy im większa kara, tym lepsza? Ona mówi, że kara ma być dotkliwa, bo kobiety w tym kraju uważają, zresztą od wiek wieków, że im większa kara u faceta, tym bardziej się będzie babę bał. Nie byłem do końca przekonany, czy rzeczywiście jest to najlepsze rozwiązanie, i dałem kobiecie takie pytanie. Wyobraź sobie, że sytuacja jest odwrotna, że ty dopuściłaś się pewnej niesubordynacji, no powiedzmy na przykład wydałaś równowartość tego litra wódki na bluzkę, a to nie było umówione. Jak uważasz, jak on cię powinien przykładnie ukarać, żeby więcej takiej niesubordynacji nie było? Czy powinien A. skatować i wrzucić do lochu na tydzień? Czy B. kazać ci zrobić 10 przysiadów? Czy C. powiedzieć, kochana, masz swój rozum i korzystaj z niego. Jak długo będziesz uważała, że z niego korzystasz? Albo jak długo, w którymś momencie ja skorzystam z tego rozumu i ewentualnie zrobię coś innego, równie przykrego? Czy punkt D, czy w tym momencie, gdyby cię wziął w ramiona i powiedział, kochanie, rozumiem, że miałeś jakąś niezaspokojoną potrzebę, której ja nie zaspokoiłem. Powiedz, co ja, kochanie, mogę dla ciebie zrobić, żeby cię więcej nie ciągnęło do tych bluzeczek, które i tak nosić nie będziesz. Jak uważasz, które byłoby najskuteczniejsze? I ona stwierdziła, że te. Że wcale największe karanie chłopa nie jest najskuteczniejsze. Najskuteczniejsze karanie kobiety nie jest najskuteczniejsze. Kobiety. Natomiast jeżeli chodzi o chłopa, to ona nadal nie jest przekonana, bo jak się ma chłopa, to dokładnie ukarać, żeby więcej tego nie robił. Bo kobiety nie należy karać, kobiety należy rozumieć. A chłopa